kapliczka pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Podrzeczu. Kapliczka została wybudowana w latach 1926-1927. O fundacji tej informował władze diecezjalne w piśmie z 1 października 1929 roku podegrodzki proboszcz ksiądz Jan Pabian, prosząc o zezwolenie na odprawianie mszy świętej, a pisał tak. Józef Prus, brat tercjarz, w Podrzeczu postawił na swym gruncie z pomocą ofiar ludzkich kaplicę mogącą pomieścić do 100 osób. Jest wewnątrz otynkowana. Ołtarz jest i nieco urządzona. Trochę później w aktach wizytacji dekanalnych zapisano. Kaplica nowo wybudowana, wewnątrz dostatecznie urządzona, o pięknym ołtarzu. Potrzebuje jednak rozbudowy dla licznej frekwencji w niedzielę. Według opowiadań miejscowej ludności fundatorką kapliczki była Julia Mokrysz, należąca do tzw. trzeciego zakonu. Pochodzący z Podrzecza Józef Prus sprowadził fundatorkę z odpustu na Słowacji. Ponieważ była osobą zamożną, zakonnik poprosił ją, aby wybudowała kapliczkę wraz z gospodarstwem, w którym później mieszkał zakonnik. Gospodynią w gospodarstwie była Ruzia z Moszczenicy, zarządcą zajmującym się końmi i woźnicą Józefa Prusa był Stanisław Plata z Mokrej Wsi, właściciel zagrody lachowskiej Kuba Lówka, obecnie znajdującej się w Podegrodziu. Krowami w gospodarstwie zajmował się pastuch z Biegonic. W roku 1942 zakonnik wraz z grupą mieszkańców Podrzecza zostaje aresztowany i umieszczony w więzieniu przy ulicy Pijarskiej, gdzie został dotkliwie pobity. Następnego dnia wysłano go transportem do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie został zamordowany 9 września 1942 roku. Pismo o tym otrzymała Kunegunda Krupa, najbliższa sąsiadka franciszkanina. Kapliczka jest zbudowana z cegły, otynkowana, kryta blachą z półkolistym zamknięciem, na nim czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę nakryta ośmioboczną niską iglicą. Ołtarz o charakterze barokowym z obrotowym tabernakulum. W retabulum obraz świętego Franciszka z Asyżu. Po bokach na konsolach rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego i świętego Jana Chrzciciela, XVIII-wieczna, pochodząca zapewne z podegrodzkiego kościoła parafialnego. Na tabernakulum gipsowa figurka serca Jezusa. We wnętrzu w różnych miejscach rozmieszczone rzeźby świętego Franciszka, zapewne z XVIII wieku, oraz dwa krucyfiksy o charakterze barokowym. Ponadto figurki gipsowe Matki Boskiej, świętego Józefa z Dzieciątkiem, świętego Antoniego, świętego Jana Nepomucena, świętej Klary i oleodruk świętego Floriana. W zakrystii znajduje się obraz Chrystusa ukrzyżowanego. W czasie II wojny światowej w tej kapliczce stacjonowali okupanci –